Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ernest Wyciszkiewicz, jestem dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. I mam przyjemność powitać Państwa na kolejnej rozmowie o Rosji, które regularnie staram się organizować, czy to w Warszawie, czy to w innych ośrodkach w naszym kraju. Dzisiaj temat jest... Jaki rozbieg spraw, metaforyczny, ale trochę futurologiczny, prawda? Chcemy się zastanowić, w którą stronę może zmierzać rozwój sytuacji wewnętrznej w Rosji. Oczywiście przy pełnej świadomości tego, że na razie nikt jeszcze nie dorobił się narzędzi analitycznych, które potrafią przewidywać przyszłość. Pewnie to się nie stanie nigdy. Niemniej... Są ludzie, którzy zawodowo próbują się z tym ryzykiem mierzyć i starają się analizować na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia różnego rodzaju wydarzenia i procesy zachodzące wokół nas, czy to w Polsce, czy w krajach sąsiednich, i na tej podstawie wyciągać wnioski na temat możliwych, prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji w krótkim, średnim, długim okresie. I mamy szczęście gościć dzisiaj na tym podium dwóch ekspertów, którzy zawodowo narażają się na popełnianie błędów, analizując to, co się dzieje w Rosji nieustannie, ale też dzięki nim mamy możliwość rozpoznania tych możliwych do wyobrażenia dzisiaj trajektorii rozwoju sytuacji Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie. Tymi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Kolesnikow, który kieruje programem polityki wewnętrznej instytucji w Moskiewskim Ośrodku Carnegie, oraz pan Adam Eberhardt, którego tu szerzej przedstawiać nie muszę, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Zgodnie z naszym zwyczajem prosimy dziennikarzy, profesjonalistów o to, aby takie rozmowy prowadzili, więc dzisiaj prowadzącym spotkanie będzie pan Piotr Pogorzelski, dziennikarz Polskiego Radia, były korespondent w Kijowie. Życzę Państwu udanego popołudnia. Wiem, że pogoda mogła dzisiaj nie zachęcać do tego rodzaju spotkania. Tym bardziej jest mi miło, że Państwo się pojawili i chcecie wziąć udział w tym spotkaniu. Oddaję głos, panie redaktorze. Dzień dobry, goście już zostali przedstawieni. Ja też chciałem podziękować, dlatego że dzisiaj w Warszawie się odbywa dość dużo ciekawych imprez poświęconych właśnie tematyce wschodniej i bardzo nam jest miło, że Państwo akurat wybrali naszą imprezę. Jeżeli ktoś ma kłopoty z językiem rosyjskim, tam można wziąć odpowiedni sprzęt z tłumaczeniem. Rzeczywiście temat debaty jest wyjątkowo ogólny i mieszczący właściwie wszystkie kwestie, które nas mogą interesować. Ja sądzę, że zaczniemy od kwestii gospodarczych, bo na tym właściwie Rosja stoi, i później przejdziemy do kwestii politycznych. Zaczniemy oczywiście od sytuacji gospodarczej w Rosji i sankcji, które zostały wprowadzone przez Zachód w związku z inwazją na Ukrainie i w związku z aneksją Krymu, i sankcji, którymi Rosja odpowiedziała Zachodowi. Jak ta sytuacja wygląda? Czy rzeczywiście one przyniosły jakiś efekt w postaci znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej Rosji? Pan Andrzej Kolesnikow. Dzień dobry, będę mówić na języku rosyjskim, ale rozumiem język polski. Mam nadzieję, że... Ja będę mówić po-polsku. Jeżeli chodzi o gospodarczą sytuację, rzeczywiście jest bardzo zła, ale jest tutaj ważny moment. W tej sytuacji ona nie jest katastrofalna sytuacja, jak wydawało się na początku. Sądzę, że wszystkiego Rosję czeka długa depresja, długa stagnacja. Ekonomiści liberalowie używają nawet terminu secular stagnation, to taka długa stagnacja, podobna do japońskiej, z tą różnicą, że oczywiście w Japonii jest bardzo niska inflacja. To Japonii nie przeszkadza w rozwoju technologicznym i gospodarczym. W Rosji faktycznie Rosja się nie rozwija. Rosja żyje w sensie ekonomicznym i
technologicznym z inercji. Można to zacharakteryzować takim powiedzonkiem, że strach bez końca. I jest taki temat, czy co jest lepsze, czy lepszy jest strach bez końca, czy straszny koniec. I my będziemy żyli w takiej sytuacji strachu bez końca. To znaczy nie tylko depresję, to nie tylko spadek dochodów realnych, spadek w tym również wypłat. W Rosji to są dwie różne sprawy. To nie jest to samo, dlatego że jest bardzo nieformalny sektor spory w Rosji. I chociaż ten sektor również, jego dotyczą też również pewne problemy, dlatego że on też zależy od rozwoju gospodarki. To oznacza, że wzrost produkcji jest na poziomie zera, to znaczy, że jest zerowy wzrost albo nawet na minusie wzrost krajowego produktu brutto. Sam Putin przyznał niedawno, że sankcje, a właściwie kontrsankcje, które zostały prowadzone przez Rosję, stały się jednym z powodów wielkiej inflacji i Rosja pozbyła się taniego importu. To było jednym z powodów, dla którego wzrosły ceny na towary użytku powszechnego. Tym niemniej właśnie ta decyzja stała się jakby takim przedmiotem dumy dla Rosji, dla elit rosyjskich, tak dokładnie, to znaczy, że my jesteśmy tacy silni, że będziemy mogli sami zastąpić import. W rzeczywistości samego jakiegoś takiego poważnego zastąpienia importu nie ma, szczególnie dotyczy to przemysłu. Jeżeli będziemy uważali, patrzyli na przemysł szczególnie spożywczy, wszyscy wskazują na wzrost sektora rolnego, ale tam na przykład produkcja mięsa świńskiego, tam wzrost był i przed wprowadzeniem jakichkolwiek sankcji, i to było przed 2 laty, przed tymi wydarzeniami sprzed 2 lat. Zmiany zachodzą, w rzeczywistości jest to bardzo ważne, że w charakterze takiego użytkowania przez Rosjan, a oprócz, poza drogim mięsem i rybą, Rosjanie przechodzą na miejscową produkcję mięsa kurzego, na ptactwo. W rzeczywistości w Zachodzie adaptacja narodu rosyjskiego do niższego poziomu życia. Specjaliści używają terminu negatywnej adaptacji albo obniżenia norm. Jeżeli kiedyś ludzie mogli wykorzystywać pieniądze na samochody, na jedzenie i ubrania, teraz ktoś nie kupuje na przykład mieszkania, nie kupuje samochodu, ale ma możliwość kupowania żywności i ubrania. Ktoś stracił możliwość kupowania czegokolwiek innego poza żywnością i ubraniem i tym się satysfakcjonują. Pytanie, jak długo naród rosyjski może wytrzymać w takim stanie, i odpowiedź jest bez końca długo. To może trwać, dlatego że w rzeczywistości nie ma żadnej katastrofy. Bardzo szybko jest odtwarzana kultura biedy, która była charakterystyczna dla późnego Związku Radzieckiego i charakterystyczna dla okresu przekształcenia się w 90-tych latach, i Rosja adaptuje się do biedy. Być może jest to charakterystyczne dla każdego postradzieckiego państwa, ale na szczęście we wschodniej Europie takich eksperymentów nikt nie przeprowadza. Takie eksperymenty są prowadzone na żywych ludziach w Rosji.
pytanie rzeczywiście jest bardzo poważne i tutaj wchodzimy w sferę bardzo takiego trudnego przewidywania, co będzie na przykład z protestami społecznymi. Zgodnie ze statystyką takich protestów związanych z pracą powstaje więcej, ale dotyczą lokalnych problemów. To na przykład niewypłata wynagrodzeń w konkretnym przedsiębiorstwie albo na przykład, no nie wiem, na przykład emeryci są pozbawieni w jakimś regionie ulg. Miejscowe władze bardzo boją się tych protestów i nie dlatego, że boją się narodu, ale dlatego, że boją się swojego kierownictwa w Moskwie. Czyli inaczej mówiąc, rozwiązują te problemy, znajdując odpowiednie środki. Społeczne protesty w tym przypadku stają się takie różnorakie z różnych powodów. Nawet protesty kierowców tirów nie potrafiły skonsolidować ludzi na jakieś wspólne społeczne działania, do takich działań zdopingować. Ludzie nie mają wspólnej platformy politycznej. Te społeczne protesty nie są konwertowane w protesty polityczne. Nie ma liderów, którzy mogliby akumulować tę energię protestu. No, na ten temat w zasadzie można mówić bardzo długo i sam teraz przerwę się, sam siebie przerwę, dlatego że no, ogólny obrazek to mniej więcej właśnie tak wygląda to. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. No chyba pewien problem z tą debatą będzie taki, że w niewielkim stopniu będziemy debatować i różnić się w opiniach. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że kryzys, pojęcie kryzysu jest bardzo subiektywne i ono w bardzo dużym stopniu jest uzależnione od aspiracji. Zarówno od aspiracji społecznych, jak i również pewnego systemu władzy, który został wytworzony i od tego, w jakim stopniu system władzy jest uzależniony od sukcesu gospodarczego jako paliwa, jako spoiwa, jako pewnego mechanizmu legitymującego władzę. Jeżeli spojrzymy na obszar postsowiecki, 25 lat po rozpadzie imperium, to w gruncie rzeczy, pomimo dzisiejszego kryzysu gospodarczego, poziom życia w Rosji przeciętnie, chociaż wiadomo, statystyka jest pojęciem niezwykle mylącym i niekoniecznie objaśniającym zawsze świat, ale rzeczywiście poziom życia w Rosji jest wyższy niż poziom życia na Ukrainie, w Białorusi, w pozostałej większości państw WNP. Rzeczywiście w Rosji na przestrzeni ostatniego roku, dwóch doszło do obniżenia dochodów realnych ludności o kilkanaście procent na skutek między innymi inflacji, na skutek ograniczeń w wydatkach budżetowych, które choć nieformalny sposób, to jednak w ostatnich miesiącach choćby zostały ograniczone również o około 10%. Pytanie, w jakim stopniu rosyjska gospodarka adaptuje się? Tak, rosyjska gospodarka, zarówno sektor realny, jak i sektor bankowy, one się są w stanie adaptować do trudniejszej sytuacji i pod tym względem sankcje gospodarcze, one nie są, a o to pan zapytał na początku, one nie są elementem, który w ciągu roku, dwóch lat obowiązywania. No przecież zdajemy sobie sprawę, że z punktu widzenia politycznego one być może zostaną przedłużone o kolejnych pół roku, ale niekoniecznie więcej. To nie są sankcje, które rzuciłyby Rosję na kolana. To są sankcje, które nie są w stanie zachwiać poszczególnymi sektorami rosyjskiej gospodarki w takim doraźnym trybie. No myślę przede wszystkim o sektorze naftowym oraz sektorze bankowym, bo tego sankcje zachodnie dotyczą. To jest raczej problem w wymiarze długofalowym. Znaczy brakuje pieniędzy na rozwiercanie nowych złóż arktycznych ropy naftowej, ale niekoniecznie brakuje pieniędzy na wydobycie doraźne, na funkcjonowanie Rosji. No oczywiście z przeciętym projektem, z przeciętymi środkami inwestycyjnymi. To, co moim zdaniem jest kluczowe, i tutaj bym nawiązał do tego, co pan Andrzej mówił o tym kosztowaniu,
koszmarze bez końca. To jest problem i ja bym powiedział, że, bo pan zaczął od tego, że sytuacja nie jest katastroficzna. To znaczy, jeżeli cokolwiek jest w tej sytuacji katastroficznego, to właśnie to, że nie ma jednego źródła problemu. Że źródłem problemu nie są wyłącznie sankcje zachodnie, że źródłem problemu paradoksalnie nie jest wyłącznie obniżenie się ceny ropy naftowej. To prawda, Putin, cały model putinoekonomiki był budowany na wzroście cen ropy naftowej. Gdy Putin dochodził do władzy, proszę państwa, ropa była około $16 za baryłkę. W momencie szczytowym sięgnęła około 140 wręcz dolarów, czyli prawie 10-krotny wzrost. I to rzeczywiście było kołem zamachowym, no dużo mówić. PKB rosyjskie w ponad 30% jest uzależnione od surowców energetycznych, w dochody budżetowe przed kryzysem w około połowie, ponad połowie były uzależnione od dochodów surowców energetycznych. Przychody eksportowe, to jest chyba najbardziej wstrząsająca liczba pokazująca na tą jednowymiarowość rosyjskiej gospodarki. W 65% dochody eksportowe były zależne od sprzedaży surowców energetycznych. Więc oczywiście mamy do czynienia z problemem w postaci sankcji, mamy problem w postaci braku środków finansowych. To wszystko oczywiście pogłębia nieatrakcyjność inwestycyjną Rosji, to potęguje odpływ kapitału, to zwiększa koszty pozyskiwania, to buduje, generuje nerwowość w elicie rządzącej, no bo proszę państwa, no, kołdra staje się coraz krótsza i coraz bardziej trzeba ciągnąć, aby tę kołdrę, aby kawałek tego sukna dla siebie wyrwać. Ale problem jest, proszę państwa, moim zdaniem zupełnie inny. To znaczy kluczowy, fundamentalny problem to jest taki, że model rozwojowy rosyjski się wyczerpuje. Że nawet w tej sytuacji dwa lata temu, gdy ropa naftowa sięgała $120, już wówczas Rosja była na progu, no nie, może nie recesji, ale na pewno stagnacji. Również ten wzrost gospodarczy sięgał 1,5% i widać było, że brakuje, mimo rosnącej ceny ropy naftowej, brakuje impulsów wzrostowych, brakuje impulsów rozwojowych. Ten model rosyjski gospodarki, on po pierwsze jest niezwykle wyspowy. To dla każdy z państwa, który był w Moskwie, a potem pojechał sobie na jedną czy dwudniową wycieczkę krajoznawczą, choćby już w okolice Podmaskowia, już nie mówię gdzieś tam do Tuły, Tweru, czy nie daj Boże gdzieś dużo, dużo dalej, widzi gigantyczne dysproporcje. Dysproporcje jeżeli chodzi o modernizację. Modernizację jednocześnie powierzchowną, to znaczy oczywiście klasa średnia, mieszkańcy Moskwy mają nowoczesne smartfony, ale nie mają nowoczesnego państwa. Nie mają państwa, które nie byłoby przeżarte korupcją, gdzie można byłoby inwestować, gdzie nie było państwa, w którym nie byłoby zagrożenia dla własnej przedsiębiorczości. To po pierwsze, a po drugie, gdzie byłby priorytet niesurowcowy. To jest problem. To znaczy, jeżeli kraj żeruje, jeżeli kraj jest wielką stacją benzynową, gdzie w dodatku, jak to można powiedzieć, te faktury krążą bardzo dużo, w dużym stopniu pod stołem, prawda, no to wówczas brakuje miejsca na normalny rozwój gospodarczy. To generowało frustrację klasy średniej. To jest elementem ograniczającym perspektywy wzrostu gospodarczego i to świadczy o kryzysie systemowym. A fakt, że jednocześnie z kryzysem systemowym modelu rozwojowego połączone zostały dwa dodatkowe elementy, czyli pogorszenie koniunktury na rynku ropy naftowej, obniżenie dochodów budżetowych, a jednocześnie do tego doszły sankcje gospodarcze, które, jak mówię, nie uderzają w sektory tu i teraz, ale które pogłębiają negatywne trendy, no to czyni sytuację w wymiarze ekonomicznym oczywiście dużo trudniejszą i generuje wyzwania o charakterze politycznym. I o tym też porozmawiamy troszkę później, ale te sankcje nie zostały wprowadzone po to, żeby ich głównym celem nie było obniżenie poziomu życia Rosjan czy poziomu gospodarczego. One zostały wprowadzone po to, żeby zmienić politykę zagraniczną Rosji wobec między innymi takich państw jak Ukraina, przede wszystkim Ukraina. Czy to się udało, czy one przyniosły jakiś efekt? Czy my możemy powiedzieć, że na przykład wstrzymanie otwartego poparcia dla separatystów jest efektem tych sankcji? Pan Andrii Kolesnikow.
uznacie... Rzeczywiście panuje takie mniemanie kolegów na Zachodzie, które sprowadza się do tego, że te sankcje powstrzymały Rosję od dalszego poruszania się na Zachód, między innymi od tego, żeby zająć Mariupol i tak dalej. Być może tak właśnie jest, ale jest tutaj jeszcze jeden taki moment społeczno-psychologiczny. Te sankcje były przez większość Rosjan przyjęte nie jako sankcje przeciwko Putinowi, nie jako sankcje przeciwko poruszaniu się Putina na Zachód, nie jako sankcje w stosunku do bliskiego kręgu Rosji, ale jako sankcje w stosunku do Rosji, przeciwko Rosjanom. I w rzeczywistości jednym z efektów, politycznych efektów tych sankcji stało się to, że ta właśnie ta większość, ta putinowska, jeszcze bardziej skonsolidowała się wokół Putina. Jeszcze bardziej zaczęła popierać swojego lidera, poczuła się w osaczonej twierdzy i w stosunku do dowódcy tego swojego przywódcy, w stosunku do swojego przywódcy jeszcze bardziej jemu wierzyli. Oni nie mają gdzie wyruszyć. Są jak na lodzi podwodnej. Wszyscy muszą popierać tego dowódcę lodzi podwodnej. Nie wszyscy mogą wyjechać za granicę, nie wszyscy mają tam swoje jakieś zasoby. Nie wszyscy są liberalami. Dlatego Putin w zasadzie otrzymał dodatkowe poparcie i ta liczba 80% albo 83% aprobaty działalności Putina, te cyfry, które u nas są bardzo dyskutowane, na ile są realne, to u nas są ciągle dyskusje. I to stało się wyrażeniem tej konsolidacji w większości Rosjan wokół Putina. Wielu analityków nie wierzy w te cyfry, dlatego że wydawałoby się, że wokół jest sporo niezadowolonych, sytuacja gospodarcza jest zła, ale ciągle nie zauważamy tego, że nie jest to jego poparcie, elektoratu jego. Jego poparcie tak naprawdę to jest około 50%. To jest, natomiast zupełnie czym innym jest aprobata jego działalności. To jest mniej więcej to samo, co jest aprobata do pogody, w stosunku do pogody, która jest za oknem. Możecie tylko popierać, nie możecie tego klimatu zmienić. Putin jest substancją niezmienialną, chyba że sam zechce odejść, wtedy sytuacja się zmieni. Nie możecie państwo w Rosji za pomocą wyborów, w odróżnieniu na przykład od Polski, nie możecie zmienić władzy, możecie całkowicie zniszczyć konstrukcję polityczną systemu. Na wyborach możecie tylko wybrać Putina, możecie tylko wybrać, tak jak teraz będzie podczas wyborów parlamentarnych, partię władzy i elementy popierające tę partię, na przykład partię Żyrinowskiego, partię komunistyczną, partię Sprawiedliwa Rosja, cztery partie, które w rzeczywistości są jedną partią. Jeżeli nagle część sankcji albo sankcje zostaną odwołane, wówczas to znowuż będzie na korzyść Putina, dlatego że będziemy znowuż czuli się jako zwycięzcy. Taka mniej więcej sytuacja jak w Iranie, w którym po prostu wszyscy byli zadowoleni, kiedy Stany Zjednoczone zniosły sankcje. I kiedy sankcje zostaną zniesione, no to Putin wygrywa. Wie pan, to znaczy... Pan zakłada, że adresatem sankcji jest Rosja. A ja bym postawił tezę, że adresatem sankcji tak naprawdę jesteśmy my sami, które te sankcje nakładamy. To znaczy sankcje są sposobem dla społeczności międzynarodowej, dla społeczności zachodniej pewnej wzajemnej konsolidacji. Jest to pewien gest o charakterze politycznym, którego intencją jest... pewne wypracowanie pewnego azymutu polityki europejskiej, polityki zachodniej wobec Federacji Rosyjskiej, wobec Władimira Putina. Dzięki temu, że wprowadziliśmy
sankcje. Dzięki temu, że w ramach Unii Europejskiej mieliśmy debatę na temat sankcji, a debata na temat sankcji jest również debatą na temat procedur znoszenia sankcji, czyli na temat warunków, których oczekujemy od Rosji. To moim zdaniem to jest pewne samo nakręcające się koło. Poprzez wprowadzenie sankcji wobec Rosji, bez względu na ich wymiar realny, bez względu w jakim stopniu uderzają czy pomagają Putinowi, polityka unijna, polityka Zachodu wobec Federacji Rosyjskiej nabrała większej spójności i to jest wartość moim zdaniem największa. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że sankcje, które zostały wprowadzone w takim zakresie, w jakim zostały wprowadzone, obalą Putina czy odwrócą wydarzenia na Ukrainie. Nie dlatego rosyjskie czołgi nie wjechały do Mariupola, że prezydent Putin przestraszył się zachodnich sankcji, ale dlatego, że natrafił na pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o potencjał działań destruktywnych na Ukrainie i uznał, że koszty związane z dalszą agresją zbrojną byłyby zbyt duże wobec korzyści, które może osiągnąć. I to wymusiło zmianę strategii. Sankcje działają wówczas, jeżeli rzeczywiście one mają charakter daleko idący. Sankcje wobec Iranu wymusiły to, że Iran usiadł do stołu negocjacji, ale tylko dlatego, że to były sankcje, które doprowadziły do degradacji irańskiej gospodarki, irańskiego sektora naftowego, głównie poprzez wykluczenie Iranu z systemu SWIFT, czyli uczynienie niemożliwym korzystanie przez Iran z światowego sektora systemu bankowego. Prawda? Oczywiście wobec Rosji tego typu wprowadzenie tego typu sankcji bez względu na to, jaką politykę Rosja w najbliższych miesiącach czy latach będzie prowadziła, wydaje się absolutnie nierealistyczne. Drugi element, który pan podniósł, to wzrost poparcia dla Władimira Putina w efekcie sankcji. Znaczy, ja bym powiedział tak, zmienił się model legitymizacji władzy rosyjskiej. Przez lata Rosja konsolidowała, Putin konsolidował, mobilizował, raczej konsolidował, bo tutaj nie chodziło o jakąś aktywność, tutaj nie chodziło o tą mobilizację w sensie takim, żeby z radością i uśmiechem na twarzy ludzie wychodzili, demonstrowali aktywnie. Nie, ludzie mieli być pasywni i popierać. Więc przez lata Rosja była, reżim Putina konsolidował się poprzez politykę wewnętrzną, poprzez stabilność, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo również takie twarde. No pamiętajmy, gdy Putin przychodził do władzy, toczył się, nierozwiązany był konflikt czeczeński, mieliśmy zamachy, pytanie przez kogo, no to zresztą tak naprawdę to jest odpowiedź na to pytanie, jest dość czytelna, przez kogo przygotowane, ale było głębokie poczucie braku bezpieczeństwa i głębokiej pauperyzacji. Przez lata konsolidacja Rosji była osiągana właśnie poprzez stabilność gospodarczą, poprzez poczucie bezpieczeństwa dla przeciętnego Rosjanina i to się wypaliło, o tym mówiliśmy w odpowiedzi na pierwsze pytanie, prawda? I skoro się wypalił ten czynnik wewnętrzny konsolidacji, trzeba było wykorzystywać czynnik, odwołać się do czynnika zewnętrznego, do polityki zagranicznej jako ucieczki od codziennych wyzwań. Dlatego Rosja w taki, a nie w inny sposób zareagowała na rewolucję godności na Ukrainie. Przypominam, że na rewolucję Majdanu w 2004-2005 roku Rosja zareagowała kompletnie inaczej, moim zdaniem w gruncie rzeczy skuteczniej, czego znikome albo wręcz negatywne efekty Ukrainy pomarańczowej najlepszym były dowodem. I ostatni wątek, który pan Andrzej poruszył, te 86%. Znaczy, koszmarnie trudno w państwie autokratycznym wyjść na ulicę i zapytać obywatela, czy popiera pan prezydenta, no bo jak gdyby rzeczywiście odpowiedź, jak gdyby trudno,
dużej, większej odwagi cywilnej wymaga głos krytyczny, ale ja się zgadzam. Ja wierzę w poparcie dla prezydenta Putina, to choćby można robić, znaczy nie wierząc w konkretne liczby, należy wierzyć w trendy. A trend jest oczywisty. Trend poparcia dla obecnych władz rosyjskich w rosyjskim społeczeństwie jest bardzo wysoki. W jakim stopniu się zgadzam z tym, o czym pan mówił, jakie są tego pewne takie techniczne przyczyny, powody, jak to w sposób technologiczny, to jest takie piękne słowo rosyjskiej polityki, prawda, zostało przeprowadzone. Ale powiedzmy sobie, proszę państwa, rzecz podstawową. Poparcie i poziom sympatii i aprobaty dla prezydenta Rosji wynika z jednego podstawowego elementu, z braku alternatywy. To, co jest kluczowe z punktu widzenia modelu sprawowania władzy w Rosji, również w sąsiedniej Białorusi, to jest to, że społeczeństwo nawet zmęczone stagnacją, nawet zmęczone pogarszającą się sytuacją gospodarczą, nie jest chętne i skłonne do odwrócenia swojej biernego, pasywnego poparcia w imię stabilności, w imię braku alternatywy. Więc jeżeli my dzisiaj widzimy w Rosji, a rzeczywiście widzimy przez ostatnie dwa lata pewne jakby przykręcanie śruby, większą centralizację procesów decyzyjnych, większe działania represyjne wobec społeczeństwa obywatelskiego, wobec NGO-sów, to nie oznacza moim zdaniem bynajmniej, że Rosja odeszła od modelu kupowania lojalności do modelu wymuszania lojalności. Nie, Rosja Putina nadal kupuje lojalność, tylko jak mówiłem, kupuje telewizorem, który pokazuje politykę zagraniczną i konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi, a nie lodówką pełną dzięki naftowemu prosperity. To, co się zmieniło, to przygotowywanie się władz na czarne godziny. Dokręcanie śruby w dzisiejszej Rosji jest moim zdaniem próbą uniknięcia sytuacji, w której pojawia się jakakolwiek alternatywa dla obecnego reżimu. Jest to dmuchanie troszkę na zimne. Jest to próba uniemożliwienia sytuacji, w której degradacja reżimu na tyle się pogłębi, że jakiekolwiek działania naprawcze, dyscyplinujące będą już spóźnione. Tutaj padło to porównanie lodówka i telewizor. Pan Andrii Kolesnikow twierdzi, że to jest już w Rosji zintegrowane. Lodówka razem z telewizorem. I o to pana chciałem zapytać. Ale jeszcze jedna kwestia jest taka, na ile tak naprawdę to społeczeństwo jest urobione przez propagandę? Dlatego, że my możemy założyć taką abstrakcyjną sytuację, że na przykład, nie wiem, Polska zajmuje Wilno czy Lwów i ja przypuszczam, że też by mniej więcej 30% społeczeństwa by wyrażało wielkie zadowolenie i poparcie dla władz. Jak to wygląda w Rosji? Pan Andrii Kolesnikow. Rzeczywiście bardzo wielką rolę odgrywa propaganda. Rzeczywiście nadal telewizja odgrywa wielką rolę, która obejmuje całą Rosję, całe terytorium, wszystkie kanały, prawie 80%. Ta liczba nie zmienia się już od lat. I to jest obejmowanie przez telewizję narodu. W taki czy inny sposób wszyscy oglądają ten telewizor, ten telewizor pracuje tak, jakby w kominku się paliło i rzeczywiście ma znaczenie to, co tam się mówi, ale chyba tego byłoby, nie wystarczałoby. Widocznie był jakiś taki uśpiony popyt na taki nacjonalizm, na taką agresję, która nagle ujawniła się po 2012 roku, a szczególnie po 2014 roku, kiedy Putin przyłączył do Rosji Krym. Oczywiście
wielką rolę odgrywa, jak pan Adam sprawiedliwie zauważył, to jest brak alternatywy. To jest sztuczny brak alternatywy, ale kiedy w ciągu 15 lat, a może nawet 16 lat, jeden i ten sam człowiek rządzi, kiedy wyrosły dzieci, które nikogo nie znają oprócz Putina, kiedy macie w menu właściwie cztery partie i nic więcej, cztery dania, to oczywiście będziecie jedli to, co macie w menu. Nie będziecie państwo żądali innego pożywienia, po prostu dlatego, że nie znacie go. Będziecie uważali, że jest to niebezpieczne pożywienie. Jakaś opozycyjna partia pojawia się w menu, być może to jest toksyczne, może to jest skażone pożywienie, może nie warto tego jeść, może warto zjeść podstawowe danie pod nazwą Wspólna Rosja, Jedynej Rosji i tym się usatysfakcjonować. Oczywiście w tym jest jedna z przyczyn efektywności tej propagandy. Zaznacza się, że jeżeli chodzi o opinię publiczną, jest nowa właściwość. Jeżeli kiedyś opinia publiczna z różnego powodu zmieniała się w ciągu miesiąca, dwóch, dość długo, teraz wystarczy kilku dni, żeby ta opinia społeczna zmieniła się. Mam taki charakterystyczny przykład. W wrześniu 15 roku Lewada Center przeprowadza badanie na temat Syrii. Czy poparlibyście pomoc humanitarną, operację wojskową w Syrii? Ludzie mówią, wojskową pomoc nie popieramy, popieramy techniczną i humanitarną pomoc Asadowi. W wrześniu odbywają się bombardowania, po których Lewada Center w październiku 2015 roku znowuż przeprowadza badanie i ludzie popierają operację wojskową. To jest bardzo wielka zależność opinii publicznej, jeżeli w ogóle to tak można nazwać opinią publiczną, od słów Putina. W ubiegłym roku, w grudniu przeprowadzaliśmy fokus grupy, w jaki sposób Rosjanie patrzą na wojnę. Ludzie w trakcie tych fokus grup dosłownie powtarzają słowa Putina. Jeżeli Putin mówi na temat Erdogana, to jest cios w plecy Rosji, to jest ta znana historia z samolotem strąconym przez Turcję. Ludzie dosłownie powtarzają te słowa dokładnie, z dokładnością do kropki i przecinka. Można długo myśleć o tym, dlaczego taki fenomen ma miejsce, ale co jest, to jest. Putin jest źródłem informacji, Putin jest źródłem wytłumaczenia wszystkiego, co się dzieje na świecie. Putin to jest model, symbol Rosji. Tak więc rzeczywiście taki schemat propagandowy działa i działa. Pan Adam mówił o modelu legitymizacji reżimu. Można mówić o takim kontrakcie społecznym. Kiedyś sprowadzało się do tego: wy nam, naród, nam, elitom, nie przeszkadzajcie w rządzeniu, a my wam dajemy wysoki poziom życia. Tak było na początku lat zerowych. Tak było w ciągu pierwszych dwóch okresów, kiedy Putin rządził. Teraz ten kontrakt się zmienił. My, naród, dajemy wam poczucie wielkiego mocarstwa, dajemy wam Krym, a wy w zamian za to zgadzacie się na zaciągnięcie pasa i popierania nas nawet w sytuacji kryzysu gospodarczego. Oczywiście ten kontrakt nigdzie nie jest spisany, ale on działa i działa dość efektywnie jak na ten moment, między innymi dzięki temu, że są spore wysiłki propagandowe przeprowadzane. Pełna zgoda, to znaczy lojalność w zamian na prosperity, względne prosperity, została zamieniona lojalność w zamian za Krym. To jest niezwykle ciekawy ten sondaż, który pan przytoczył, dotyczący poparcia rosyjskiej operacji militarnej w Syrii, ale to jest szczególnie ciekawe, jak się powie, jakie to były liczby, proszę państwa. To znaczy w ciągu jednego miesiąca czy półtora miesiąca poparcie dla operacji rosyjskiej w Syrii wzrosło chyba z 14% do ponad 70%. To pokazuje gigantyczną
nie wiem, chyba powiem plastyczność społeczną olbrzymią skuteczność rzeczywiście propagandy, ale proszę Państwa, propaganda działa wówczas, gdy jest dobrze skrojona, gdy jest adekwatna do pewnych nastrojów społecznych. I to, co chyba warto byłoby tutaj uzupełnić wypowiedź pana Andrija, że wszędzie w tej propagandzie, że zawsze że najlepiej działa mobilizacja, konsolidacja społeczna mieszkańców Rosji w tym wymiarze polityki zagranicznej, jeżeli się pojawia, mówiliśmy o Iranie, gdy się pojawia wielki szatan, prawda? Znaczy Stany Zjednoczone są fundamentalnym punktem odniesienia, no oczywiście w dużym stopniu na skutek pamięci zimnowojennej, pamięci systemu bipolarnego dwóch supermocarstw, a proszę Państwa, no jakby bycie w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi jest czymś, co wzmacnia, co podnosi. To jest pewna winda, która wzmacnia reżim, ponieważ pokazuje, znaczy łatwiej konsolidować społeczeństwo rosyjskie przeciwko amerykańskim rakietom niż przeciwko francuskim serom. I w gruncie rzeczy poparcie, oczywiście koniec końców również Rosjanie są konsolidowani przeciwko francuskim serom, ale jak rozumiem, tutaj to działa dużo mniej skutecznie i cała retoryka prezydenta Putina, że dzięki temu będziemy lepsze sery produkować w Federacji Rosyjskiej, ona jest taka kupowana troszeczkę z przymrużeniem oka. Natomiast poczucie utożsamiania się z konfrontacją ze Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle silnym czynnikiem ideologicznym, który był wykorzystywany, proszę Państwa, przecież również w czasie działań militarnych, wojskowych Rosji na wschodniej Ukrainie. Przecież cała jakby ukraińska rewolucja godności była sprzedawana nie jako konfrontacja z Ukraińcami, tylko jak konfrontacja z faszystowskim reżimem narzuconym przez Stany Zjednoczone. Możemy się spierać, w jakim stopniu władze rosyjskie, prezydent Putin osobiście wierzą w to, że Rosja rzeczywiście czyha na jak gdyby i stara się kolejnymi pomarańczowymi, kolorowymi rewolucjami podejść pod ściany Kremla, w jakim stopniu nie, ale to jest niezwykle istotny element konsolidujący społeczeństwo, jak mówiłem, ale również konsolidujący elitę. Znaczy wojna przeciwko Ukrainie miała ten ważny wymiar antyamerykański oraz bardzo ważny wymiar, jeżeli im się uda, on oczywiście w dużo większym stopniu był do elity niż do grupy trzymającej władzę, niż do społeczeństwa. Jeżeli im się uda, to efektem tego będzie za rok, dwa, trzy dezintegracja naszego modelu i chaos w Rosji. No i oczywiście też pamiętajmy, że to działa w tym sensie, że jeżeli dzisiaj by Państwo się udali, nie chcę mówić do Rosji, ale na przykład na Białoruś, prawda, to doświadczenia rewolucji godności, doświadczenia wojny w Donbasie, to są bardzo silne elementy wykorzystywane propagandowo przez władze jako sposób, jako poszukiwanie odtrutki na jakąkolwiek aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina służyć ma jako zły przykład, jako przestroga przed jakąkolwiek aktywnością i wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to realizowane, choć oczywiście koszty tego są bardzo duże, ponieważ pewien rów nieufności między Rosjanami a Ukraińcami to jest troszeczkę inny wątek, niekoniecznie wątek tej naszej dyskusji, ale ten rów nieufności między Ukraińcami a Rosjanami w ciągu ostatnich 2 lat, on jest wykopywany po 2 stronach. Nie tylko działania rosyjskie na Ukrainie generują głęboką niechęć znacznej części ukraińskiego społeczeństwa wobec Rosji, ale również głęboką niechęć Rosjan, przeciętnych Rosjan wobec Ukrainy i ukraińskości. Z punktu widzenia projektu imperialnego, z punktu widzenia strategii, celów rosyjskich, jaką jest odbudowa
pozycji Rosji na obszarze postsowieckim, głównie na Ukrainie, jest to horrendum. Jest to polityka absolutnie karkołomna, skazana moim zdaniem na klęskę i absolutnie niesłużąca interesom władz rosyjskich. Ale cóż, jeszcze raz podkreślam, utrzymanie się u władzy, zachowanie własnego modelu, uniemożliwienie metody domina podejścia gangreny pod ściany Kremla, jak jest to postrzegane przez Putina, jest tutaj kluczowe, priorytetowe i takim pozostanie. A pan tutaj powiedział o plastyczności. Tak, a pan Andryk. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bardzo krótko. Stany przecież winne są tym, że mamy złą sytuację gospodarczą, dlatego że presja ze strony Stanów Zjednoczonych, tak trochę żartem mówi się, wiadomo, że to jest żart, jeżeli chodzi o klasę intelektualistów, nigdy tak źle nie żyliśmy jak za czasów Obamy. Tak, jeszcze żartujemy. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o Ukrainę. Wydaje mi się, że Putina i jego elity Majdan przestraszył tak, jak Breżniewa przestraszyła Praga 68 roku. W 68 roku to zamieniło się w przymrozki bardzo poważne i tutaj też, jeżeli chodzi o stosunki z Zachodem, też są poważne przymrozki i historycznie te dwa przestrachy są bardzo bliskie i ważne do zrozumienia tego, jak myśli Putin. Padło zdanie o tym, o plastyczności rosyjskiego społeczeństwa. Być może tutaj chodzi o amorficzność, że to są ludzie, którzy po prostu zostali jakby pozbawieni swoich własnych poglądów. I od razu przy tej okazji chciałem się zapytać o to, dlaczego te społeczeństwa, na przykład rosyjskie, ukraińskie, tak daleko rozbiegły się między sobą i tak inni ludzie właściwie, inne podejście do władzy jest i o wiele bardziej krytyczne spojrzenie na władzę, krytyczne także przyjmowanie tego, co pada w mediach rosyjskich czy też ukraińskich, jest to kompletnie rozbieżne. I tu kolejne pytanie, czy w tej sytuacji mówienie o jakimkolwiek projekcie imperialnym nie jest jakąś utopią i nie jest po prostu rzeczywiście tylko działaniem na wewnętrzny rynek rosyjski, dlatego że no, te społeczeństwa już właściwie chyba nie są w stanie żyć w jednym państwie. No tak. Ale jakby no Rosja, powiedzmy, możemy założyć, że założenie jest takie, żeby wrócić do tego imperium, przynajmniej żeby Ukraina była w jakimś związku z Rosją politycznym. Ja nie думаю, что Путин мечтает. Nie myślę, że Putin marzy o tym, żeby Rosja z Ukrainą była jednym państwem i tym bardziej nie marzy o zachodniej Ukrainie, dlatego że w głowach elit rosyjskich wyraźnie istnieje jakaś mapa rosyjskiego świata i granice tego świata rosyjskiego, one niezbyt daleko rozciągają się na zachód. Być może Odessa, południe Ukrainy, być może na tej mapie właśnie tutaj kończy się ten świat rosyjski. Wszystko, co jest bardziej na zachód, to już jest inny świat. Do tego świata nie mamy nic z nim wspólnego. Inne pytanie, jak mi się wydaje, Putin i jego elity nie uważały przynajmniej część Ukrainy za prawdziwe państwo. To jakieś rudymenty imperialnego myślenia. To jest jakieś niedopaństwo. Tak jakoś stało się, rozpadł się Związek Radziecki. No przecież nasi ludzie, to Rosja. To historyczne terytoria Cerkwi Prawosławnej Rosji. Tam są górnicy, którzy stali się słynni, sławili Związek Radziecki i to są rudymenty, które zostają w głowach i w mózgu elit rosyjskich, szczególnie putinowskich, wojskowych elit. I pogodzić się, szczególnie Putinowi, z tym, że Krym kiedyś Chruszczow oddał, to było faktycznie niemożliwym do pogodzenia się z tym czymś takim. Trzeba jeszcze rozumieć, że Krym miał również ogromne znaczenie dla rosyjskiej mentalności. Nie wiadomo dlaczego. Rzecz w tym, że większość Rosjan bardzo źle zna historię Krymu. Niedawno jedna z moich znajomych zwolniła jednego z pracowników, kiedy ten powiedział, że Jekaterina II przekazała Krym Ukrainie.
Katarzyna II. Wszystko w głowach wymieszało się, w głowach ludzi. Ktoś oddał ten Krym Ukrainie, czy Katarzyna, czy Chruszczow. Teraz sprawiedliwości stało się zadość i na samym Krymie dobrze rozumieją korzenie historyczne. Na Krymie popularna jest taka koszulka, na której jest przedstawiony Chruszczow z napisem Krym oddałem. Trochę niżej jest Putin, gdzie jest napis koło Putina Krym przyjąłem. Taki wspaniały Putin, to jest taki obrazek. U nas to jak się dzieje? Zgodnie z Putinem, w jaki sposób historia Rosji budowana jest? Lenin był zły, Stalin dobry. Chruszczow był zły. Dalej, no Breżniew bardzo popularny jest w narodzie, wszyscy uważają, że spokojne życie zapewniał. Gorbaczow niezbyt dobry, a dalej Jelcyn, no wiadomo, milczymy, a Putin jest dobry. No to właśnie taki szereg złych, dobrych, złego, dobrego kierownictwa, ona jest odtwarzana wśród ludzi. Jeżeli patrzymy na socjologów, stosunek do Lenina jest średnie i w stosunku do Stalina coraz to lepsze. Jeżeli chodzi o Chruszczowa, to bardzo złe, a do Putina bardzo dobre, odwrotnie. I ci tacy twardzi liderzy to są dobrzy. A ci bardziej mięcy, którzy jakby pozwalali na więcej, są źli. I Lenin ciągle leży na Placu Czerwonym w mauzoleum, gdzie odbywają się defilady. Właściwie nie z okazji 9 maja, ale ku czci Putina, który czerpie swoją legitymację z sławy II wojny ojczyźnianej i to taki straszny koktajl, koszmarny koktajl znów jakby jest legitymacją tego reżimu. Teraz jakby w drugą stronę, z drugiej strony zachodzę do tego pytania. Jest propaganda, nie ma współczesnych jakichś osiągnięć. One wszystko, jeżeli chodzi o średnią klasę, rosło na ropie naftowej. Nie ma przyszłości. Nikt nie rozumie, jak będzie Rosja rozwijała się, ale ten reżim ogłosił siebie jakby kontynuatorem tych osiągnięć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kosmos, niedawno w Moskwie widziałem na takim pięciokondygnacyjnym budynku taki rysunek, napisane było Jura, poprawiliśmy się. Chodzi o Gagarina. To jest apelacja do kosmosu. Kosmosu, jakby do symboli osiągnięć w kosmosie. To jest bardzo ważne. Czyli inaczej mówiąc, te wszystkie historyczne osiągnięcia w rzeczywistości stają się jakimś mistycznym, w mistyczny sposób osiągnięciami Putina. On dzięki temu utrzymuje swoją charyzmę i poziom swojego poparcia. Więc jeżeli chodzi o wewnętrzną i zewnętrzną politykę Putina, to jest polityka historyczna, to jest polityka pamięci, wojny, które prowadzi Putin, przyłączając Krym, jak Związek Radziecki, wojna w Syrii, to są wojny pamięci również. To bardzo ważne jest, żeby rozumieć. Doprecyzować trochę pytanie. Skąd się wzięła ta pomyłka właśnie, którą Władimir Putin często o tym mówi, że Rosjanie i Ukraińcy to jest jeden naród. Właściwie plany były takie, żeby zająć cały południowy wschód Ukrainy. To się nie udało. Chyba między innymi dlatego, że nie było tak ogromnego poparcia społecznego, jak liczyły na to rosyjskie władze. Tak, po pierwsze może w ramach postscriptum do pana Andrzeja, to znaczy nie tylko mamy przekładanie z postaci dobry, zły przywódca, no to jest oczywiste, ale również od czasów chyba Aleksandra II mamy owłosiony i łysy. To jest również, i nawet bym powiedział, że tutaj pod tym względem pewna korelacja jest dużo bardziej jednoznaczna, trwała i fundamentalna. Co oczywiście otwiera również drogę do trwałych roszad pomiędzy prezydentem Putinem a premierem Miedwiediewem. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z pewną teorią psychologiczną indoktrynacji najbardziej podlega i ulega ten, kto ją głosi.
To znaczy władza rosyjska uwierzyła w to, że Rosjanie, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród. Gdyby, może nie będę wchodził jak gdyby w to, dlaczego te narody są inne, bo tutaj by trzeba było sięgać byłoby do historii I Rzeczpospolitej i jak gdyby modelu całego i jarzma tatarskiego. To się w ogóle nie czuję ani kompetentny, ani nie przypuszczam, abyśmy mieli czas na tego typu debatę, ale w ramach może takiej przerwy reklamowej powiem, że my teraz w ramach Ośrodka Studiów Wschodnich wydaliśmy ostatnio 2 miesiące temu taką książkę między Berlinem a Pekinem, gdzie jest seria rozmów z analitykami ośrodka. Ja tam w pewnym momencie rozmawiając z redaktorem Warzechą wspominam taką historię, której byłem świadkiem w Żytomierzu w czasie trwania gorącej fazy konfliktu zbrojnego w Donbasie, gdzie trafiłem zupełnie przypadkowo do takiego małego ogródka piwnego, gdzie się Ukrainę, mówimy o Żytomierzu, czyli Ukrainy już centralnej, jak gdyby na wschód od linii Zbrucza, w dużym stopniu językowo zrusyfikowanej, gdzie bawili się w takt rosyjskiej popsy, rosyjskiej muzyki i wydawać się mogło na początku, że absolutnie w żaden sposób w żaden sposób nie interesuje ich to, co się dzieje właśnie pod Donieckiem czy pod Ługańskiem, do czasu aż ten prowadzący ten koncert, duże słowo, to też nawet dyskoteka nie była, prowadzący będący właścicielem magnetofonu, z którego puszczał muzykę, oczywiście puszczał muzykę rosyjską, w tym ukochany, nie wiem czy ukochany, ale na pewno popularyzowany przez Putina osobiście zespół Lubę i jak gdyby wzniósł to, abyśmy wypili, oczywiście po rosyjsku, abyśmy wypili zdrowie ukraińskich żołnierzy, którzy walczą przeciwko rosyjskiej agresji. Następnie puścił piosenkę zespołu Lubę na temat specnazu, który wszyscy na stojąco odśpiewali ze łzami w oczach, mając w głowie oczywiście nie specnaz rosyjski, tylko specnaz ukraiński. A potem zaczęli skandować sława Ukrainie, sława bohaterom. Dlaczego uważam ten przykład za bardzo znamienny? Bo okazuje się, że mamy społeczeństwo rosyjskojęzyczne, słuchające rosyjskiej muzyki, zrusofikowane w takim wymiarze bytowym, codziennym, prawda, kulturowym, a jednocześnie okazuje się, że na skutek działań politycznych dochodzi nowy filtr, dodatkowy filtr dochodzi, który kompletnie zmienia kontekst, który kompletnie zmienia percepcję, świadomość społeczną. I moja hipoteza jest taka, że rosyjska elita w tym Żytomierzu, siedząc przy tym ogródku piwnym i obserwując to, co się dzieje, byłaby absolutnie przekonana, że ma do czynienia z działaniami dywersyjnymi amerykańskiej ambasady w Kijowie, a kompletnie nie zrozumiałaby mechanizmu, który funkcjonuje na Ukrainie po 25 latach niepodległości, w dniach, w których ukraińscy żołnierze walczą przeciwko rosyjskim czołgom w Doniecku, Ługańsku. Przypominam, proszę Państwa, po to, że Putin uważał Galicję, Lwów, czy uważał Lwów, czy Iwano-Frankow za stracone, to wiadomo. Ale przecież wojna ukraińsko-rosyjska to była wojna, po której po ukraińskiej stronie nie walczyli mieszkańcy Równego czy Lwowa, ale to byli mieszkańcy Dniepropietrowska, Dniepra, już nie ma Dniepropietrowska od tygodnia, Dniepra, Ukrainy Wschodniej, którzy czuli się mieszkańcami miasta frontowego, którzy widzieli, że rosyjskie czołgi mogą zburzyć ich biedną, spauperyzowaną, ale jakoś tam stabilność. Moim zdaniem to jest absolutnie, znaczy mamy tendencję często, analizując politykę, przypuszczać, że decydent jest wybitny, przebiegły, no szczególnie rosyjski decydent, wybitny, przebiegły, ma wszystkich 15 ruchów naprzód, dobrze policzone i skalkulowane. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem tak naprawdę i przykład całego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego to jest przykład, gdzie pewne wyobrażenia, gdzie pewne mity, gdzie pewna propaganda okazała się, jak gdyby władze rosyjskie stały się jej zakładnikami.
teraz chciałbym wrócić do kwestii gospodarczych i to będzie właściwie moje ostatnie pytanie i później chciałbym, żebyśmy przeszli do pytań z sali. Mówiliśmy o trudnej sytuacji gospodarczej Rosji. Rząd przyjął 1 marca plan antykryzysowy na ten rok. Także Aleksiej Kudryń, były minister finansów, też wyraził gotowość opracowania programu rozwoju ekonomicznego Rosji, czyli jakieś kroki są podejmowane. Czy to są tylko takie kroki, które mają mieć wymiar propagandowy, czy one naprawdę mają coś zmienić w związku z jesiennymi wyborami do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej? To bardzo ważne pytanie w rzeczywistości. Na początku opowiem dowcip, może niebyt bezpośrednio związany z tym, dlaczegoś tutaj występuje Jelcyn, a nie Putin. Jelcyn wychodzi na konferencję prasową i zachodni dziennikarz pyta się go, opowie pan krótko, jaki jest stan gospodarki rosyjskiej. Jelcyn mówi gut. No może przynajmniej w dwóch słowach, not good. No w rzeczywistości stan gospodarki rosyjskiej mniej więcej tak się opisuje. Putin, cały czas mówimy Putin, ale w rzeczywistości mamy na myśli może nawet nie człowieka, ale system władzy rosyjskiej. Ten Putin, który jest władzą rosyjską, on niewątpliwie nie może bez przerwy proponować narodowi rosyjskiemu zamiast pożywienia i normalnej gospodarki niekończące się zwycięstwa wojenne. Może oczywiście, ale z roku na rok będzie to coraz trudniej do zrobienia, szczególnie po wyborach w 2018 roku, wyborach prezydenta. Jego interes to polepszenie sytuacji gospospodarki rosyjskiej. W jaki sposób to zrobić? Być może on nie do końca rozumie, ale ma swoje wyobrażenie o gospodarce i muszę powiedzieć, nie są to dzikie jakieś wyobrażenia, ale całkiem takie normalne. Mimo wszystko jego nauczycielami był ten sam Aleksiej Kudryń i Andrzej Ilarionow, który teraz znajduje się w ostrej opozycji, a kiedyś jego doradca. Putin dobrze wie, że budżet rosyjski musi być zbilansowany, ale jednocześnie trzeba rozwiązywać zadania polityczne. Proszę, on jest za tym, żeby budżet był zbilansowany i inflacja była niska, ale przy tym proszę wydatki na wojsko, wydatki na obronę i bezpieczeństwo muszą być duże, bardzo duże. I to już jest sprawa dotycząca ministra finansów. Budować pracę w ten sposób, organizować, żeby przy takich decyzjach politycznych jeszcze zbilansowany był budżet. To, że jest to niemożliwe, to właściwie władze polityczne zupełnie nie interesują się tym, dlatego że polityka w tej sytuacji, kiedy jesteśmy w sytuacji konfrontacji z Zachodem, polityka jest ważniejsza od gospodarki. Putin widocznie wierzy Kudrynowi jako ekspertowi, jako człowiekowi, który może coś zaproponować. Kudryn swej strony, jak mi się wydaje, stęsknił się może nie tyle za władzą, co za możliwością wpływania na podejmowanie jakichś istotnych decyzji. I on niewątpliwie chce dobra dla swojego kraju, nie życzy, żeby ten kraj wpadł w katastrofę gospodarczą. Jestem członkiem Komitetu Inicjatyw Społecznych, którego członkiem jest Kudryń i czasami z zewnątrz, czasami od wewnątrz. Obserwuję to wszystko. On rzeczywiście z zainteresowaniem pomaga społeczeństwu, chociaż to jest bardzo trudne w tej sytuacji. On całe życie był u władzy, a teraz brakuje mu tej władzy. On rzeczywiście chce zmienić gospodarkę kraju. Pytanie, czy będzie mógł zmienić tę gospodarkę i bardziej szeroko, czy możliwe są reformy jakieś poważne w Rosji. Zinicjowane oczywiście odgórnie, dlatego że zawsze są inicjowane przez władzę. Moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że przeszkadza ramka polityczna, przeszkadzają decyzje polityczne i geopolityczne. Nie da się zbilansować budżetu przy takich wydatkach
wojskowych. Nie można zrobić inwestycyjnie atrakcyjnym kraj, kiedy nie możemy pożyczać pieniędzy na Zachodzie, kiedy odgrodziliśmy się od Zachodu. Rosja finansowo izoluje się od Zachodu. Nie można stymulować rozwoju gospodarki, jeżeli nie ma konkurencji w średnim i małym biznesie, a system polityczny w Rosji jest taki, że tam dominują albo oligarchowie, albo oligarchowie mini, którzy kryminalizują, korumpują całe środowisko biznesowe. Nic z tym zrobić się nie da. Znaczy, moim zdaniem jakieś małe reformy są możliwe, ale też same, ci sami liberalowie, lojaliści, reformatorzy nie mogą wpływać na decyzje polityczne i nie mogą, programując przyszłość, stworzyć programu na przyszłość, nie mogą mówić poważnie o polityce. Oni nie mogą mówić o reformowaniu systemu politycznego, oni nie mogą mówić o reformowaniu obywatelskiego społeczeństwa. Trzeba mówić o tym, że od 12 roku Putin i jego elity uchwalili ponad 30 ustaw represyjnych dotyczących ograniczeń, dotyczących manifestacji, dotyczących adopcji dzieci przez obcokrajowców, ograniczenia informacyjnych źródeł obcych, o rozszerzeniu pełnomocnic FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa, o przeciwdziałaniu ekstremizmowi. Teraz w Dumie jest rozpatrywana uchwała ustawy dotyczącej wyjazdu i wjazdu obywateli rosyjskich za działania ekstremistyczne, ponieważ maksymalnie szeroko jest traktowany jest ekstremizm. Prawie każdy Rosjanin może mieć ograniczenia z tytułu tej ustawy, która by weszła w życie. Najpierw powiedzmy te 30 ustaw odwołajmy, a później zacznijmy w jakiś sposób nowe ramy budować gospodarcze. I mówiąc trochę do przodu, jakby teraz odbyły się prawybory w jedynej Rosji, w partii władzy. No, ta partia postanowiła demokratyzować się od wewnątrz. I pikantność sytuacji jest w tym, że te prawybory odbyły się z ogromnymi naruszeniami, z tak zwanymi wrzutami biuletynów, z wykorzystaniem administracji. Członkowie jedynej Rosji, którzy są w tej Dumie, którzy popierają władzę i Putina, osobiście piszą skargi do swoich władz partyjnych i nawet nie wyobrażacie, co tam odbywało się. Tam bez przerwy były falsyfikacje. System nie może zatrzymać. Kierownictwo partii w tym przypadku było zainteresowane rzeczywiście, żeby nie było tego zasobu administracyjnego. Oni chcieli bardziej efektywnej partii. Chcieli zobaczyć nowe twarze w swojej partii, ale tego nie udaje im się zrobić, albo prawie nie udaje się zrobić, dlatego że wewnątrz partii dochodzi do falsyfikacji. Jak z takim systemem można pracować? Jaka może być gospodarka? Jakie reformy gospodarcze? Ta rama polityczna nie dopuszcza żadnych reform. My nie budowali, to zawsze nam powstaje KPZR. I chyba to jest... Ale to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. To znaczy bardzo ciekawe w wymiarze... Można by byłoby pomyśleć, że Rosja jest państwem centralizowanym. Centralizowanym to władza jest w stanie narzucić pewne mechanizmy, nazwijmy to pluralizmu na tym niskim szczeblu, ponieważ jest to skuteczne. Otóż nie, dlatego że Rosja jest matrioszką, że Rosja jest krajem, gdzie mamy do czynienia niestety z arbitralnością władzy na każdym szczeblu. To znaczy nie ma żadnego, nie ma żadnych mechanizmów, które pozwoliłyby w formalnie centralizowanym kraju
narzucić przez władzę centralną pewne mechanizmy sprawowania władzy na poziomie głubinki, na poziomie prowincji. To znaczy, oczywiście da się, ale da się każdorazowo na poziomie już takiej inżynierii, takiej jednostkowej, ale wiadomo, że oczywiście w kraju, który zajmuje jedną siódmą, już nie jedną siódmą, no ale w każdym razie znaczną część globu, to jest to niemożliwe. To się oczywiście wszystko, znaczy to się oczywiście wiąże z, ja nie mam żadnych nadziei, jeżeli chodzi o Kudrina. Wydaje mi się, że jest absolutnie lojalnym przedstawicielem elity, a to, że głosi poglądy wykraczające poza mainstream, jest moim zdaniem wręcz świadectwem jego wyjątkowej lojalności. To znaczy tylko osoba wybitnie lojalna i zaufana, moim zdaniem w modelu władzy Władimira Putina, może mieć prawo do zajmowania stanowiska niedogmatycznego, w takim stopniu niedogmatycznego i w takim stopniu liberalnego. Czego się spodziewać można, pan pyta? To znaczy, no oczywiście można się spodziewać pewnej imitacji reform, a nie reform całościowych, no ponieważ całościowe reformy są niemożliwe, no one po pierwsze wymagają w jakimś tam chociaż najmniejszym stopniu, prawda, budowy mechanizmów państwa prawa, gdzie ta arbitralność władzy jest ograniczona. Drugi ważny element to układ, jakby pewna mentalność elity rządzącej, to znaczy jest absolutny priorytet dla elity pochodzącej, wywodzącej się z KGB, jest absolutny priorytet kontroli nad rozwojem, to znaczy unikania zagrożeń, kontrolowania, unikania jakichkolwiek sytuacji, które mogą spowodować wymknięcie się pod kontroli, a jeżeli przy okazji uda się reformować, no to świetnie, to czemu nie? Dlatego oczywiście będziemy mieli w Rosji do czynienia z imitacją reform, z pewnymi działaniami doraźnymi o charakterze chyba głównie dyscyplinującym, to znaczy dyscyplinującym elitę, aby mniej kraść, no bo dzisiaj sytuacja gospodarcza jest trudna, wręcz trzeba się dzielić. Dyscyplinującym również na tym niższym poziomie, no słuchajcie, to tutaj miał być w ramach prawyborów, miał być pluralizm, no róbmy to inaczej. Dyscyplinującym również na poziomie, i to jest niezwykle ciekawy, oddzielny wątek, walki z korupcją, no to znaczy korupcja jest rzeczywiście rakiem pożerającym Rosję, zresztą nie tylko Rosję, pewnie jeszcze w większym stopniu pożerającym współczesną Ukrainę. I problem jest taki, że korupcja porządkuje system, że w sytuacji arbitralności decyzji korupcja jest, wobec słabości prawa, korupcja jest mechanizmem, który pozwala obywatelowi cokolwiek załatwić. Znaczy może pójść do urzędu i wie, że dzięki korupcji jest w stanie załatwić swoją sprawę. Sytuacja, w której korupcja staje się, jak gdyby poziom korupcji maleje i się okazuje, że u jednego urzędnika da się załatwić, a u drugiego nie, tak naprawdę z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia pewnej stabilności mechanizmów władzy, no jest to, bym powiedział, dość duże wyzwanie generujące na samym początku rosnącą frustrację wręcz. Frustrację związaną z tym, że działania, z tym, że państwo działa w sposób nieprzewidywalny. Jak weźmiemy ten najwyższy szczyt władzy, no to pewna korupcja była pewnym, tak jak mówiliśmy o tym, że prawda, lojalność w zamian za prosperity społeczeństwo, potem lojalność w zamian za Krym, no to w wymiarze elity, grupy trzymającej władzę, no to tak naprawdę to mechanizm był lojalność, bezwzględna lojalność w zamian za własny metr granicy, prawda, za własny udział, za własny odwiert w ropy naftowej, za własny kawałek państwa. Jakiekolwiek systemowe zwalczanie korupcji przez Putina dopiero wówczas zachwiałoby jego legitymacją w ramach elity rządzącej. I to jest, i z tego powodu uważam to absolutnie za nierealistyczne. Tak, chciałbym właśnie teraz prosić o pytania z sali. I na początku przedstawienie się, i tylko prosimy o pytania, a nie przedstawianie jakichś
długich wykładów na temat swojego punktu widzenia. Postaram się nie robić wykładu. Igor Isajew, dziennikarz. Ja po rosyjsku zadam wam wopros. Po rosyjsku zadam pytanie. Wydaje mi się, że teraz jeszcze tak szeroko pan ogarnął ten temat, zaczął pan mówić o wyborach i tego dotyczy moje pytanie. Jakby doskonale rozumiemy, że te wybory to jest taka wielka scenografia z jakimiś elementami samodzielnej gry aktorskiej. Ciekaw jestem, co pan wie na temat o istniejącej scenografii i gdzie będzie ta gra aktorska, jakie są pomysły scenografów, jakie są rozkłady w Dumie, przewidywane w Dumie po wyborach na jesieni, białe, żółte, czarne, czego więcej, co pan wie, chciałbym, żeby więcej pan o tym opowiedział. A drugie moje pytanie, ponieważ tutaj również mówiliśmy o dekomunizacji, nawet tutaj w Polsce ten prezydent podpisuje ustawę o zmianie nazw. Ciekaw byłbym, jeżeli założymy, że rosyjskie społeczeństwo znajduje się w takim stanie propagandowym jak teraz, jeżeli tam zmienia się władza, no taki pozytywny scenariusz, Rosja zostaje w tych granicach i próbuje przeprowadzić dekomunizację. Jak ona będzie wychodziła z tego, z tej pułapki, ponieważ to jej własna historia, istota własna, w której żyła nie 10, nie 15 lat, ale ponad 70. Dziękuję. Tak, to może później, a teraz odpowiedź na pytanie. Tak, i może dalej. Dziękuję. To takie duże, ważne pytanie. Kiedy mówiłem o tym, że prawybory w jedynej Rosji to faktycznie powtórzyły wybory, które nie były uczciwe i te same były technologie użyte i tak dalej, i tak dalej. A potem Adam wspomniał o wypowiedzi Wiktora Czernomyrdina. Ja przypomniałem jeszcze jedną jego wypowiedź, kiedy w Muzeum Jelcyna w Jekaterynburgu na koszulce, która tam się sprzedaje, to jest najbardziej taki popyt, największy popyt, tam jest znowuż cytat Czernomyrdina: nigdy czegoś takiego nie było i proszę znowuż. To jest taka bardzo filozoficzna myśl: nigdy nie było prawyborów i proszę znowuż. I znowuż te wybory są sfałszowane. Niewątpliwie ten test, ten eksperyment przeprowadzony z prawyborami w jedynej Rosji pokazuje, że wybory parlamentarne we wrześniu odbędą się również pod znakiem fałszowania i stempel zatwierdzam, będzie nowy kierownik komisji wyborczej Ewa Pamfiłowa, specjalnie wyznaczona na to stanowisko, żeby ona stała się jakby gwarantem uczciwych wyborów. Ona nie będzie w stanie skontrolować wszystkich naruszeń. Oczywiście będzie walka i nawet gdzieś nie będzie to imitacja walki z tymi naruszeniami. Pan Filowa będzie oczywiście obcowała z ruchem Golos i z obserwatorami. Gdzieś nawet będą ukarani fałszerze, ale w całym kraju nie da się. To jest jedna strona problemu. Ustawodawstwo wyborcze w Rosji jest najczęściej zmienianym ustawodawstwem, tam bez przerwy ze względu na koniunkturę wprowadzane są takie czy inne poprawki, każde nowe wybory są przeprowadzane według nowych reguł. Teraz znowu sytuacja na nowo, teraz ta sama sytuacja na nowo, są okręgi wyborcze wykrojone, tak, jest to wszystko zrobione, żeby jeżeli mamy dość duże miasto, to nie samo miasto głosuje, ale miasto również z wsią, inna część miasta z inną wsią i oczywiście wieś jest bardziej konserwatywna i to wszystko jakby pracuje na to. Takich przypadków było wiele i główne to jest przeniesienie wyborów z grudnia na wrzesień. Ludzie rozluźniają się w trakcie wakacji latem, potem znowu zaczyna się rok szkolny, ci oczywiście, którzy mają dzieci,
jezuici są skupieni na początku nowego roku i później 16 września są wybory i to w ostatniej chwili podejmujecie Państwo decyzję i właściwie widzicie stare menu, widzicie tam jedyną Rosję, no mniej więcej wiadomo, na kogo będziecie Państwo głosowali, za jedynej Rosję. No jeżeli chodzi o komunistów, pytanie tutaj, jeżeli chodzi o motywację do głosowania, związane jest bardzo w rzeczywistości. Dekomunizacja w Rosji odbyła się. Jest nostalgia za Związkiem Radzieckim, ale nie ma jakiejś szczególnej nostalgii za komunizmem. I główni komuniści, liberałowie i nacjonaliści to jest Putin. On pokrywa całą polanę i możecie głosować na kogokolwiek innego. To jest mniej więcej to samo, co głosować na Putina, a nie na Ziuganowa. Dlatego jeżeli chodzi o pytanie o dekomunizację, to takiego pytania nie ma, ale z mojego punktu widzenia komunistyczna partia będzie druga w tych wyborach. Dlaczego ona będzie miała sukces? Nie dlatego, że wielu ludzi ma poglądy komunistyczne i nawet nie dlatego, że wielu w tej chwili sympatią ustosunkowują się do Stalina, który jest symbolem porządku również dla młodzieży, ale dlatego, że jeżeli nie macie konkretnych politycznych poglądów, jeżeli nie macie konkretnej ideologii niezadowolonej z reżimu, ale nie chcecie wychodzić na ulicę i nie chcecie głosować za jakiegoś tam, nazwijmy w cudzysłowie, Nawalnego, to głosujecie na komunistów. To jest legalny sposób wyrażenia waszego państwa protestu. Nie podoba mi się sytuacja w kraju, na przykład cieknie mi kran, no i tutaj na Putina nie, no to na kogo bym głosował? No chociażby na komunistów. Niech będzie na komunistów. I dlatego oni zbiorą więcej nawet niż Żyrinowski, nasz taki pierwszy na świecie, uważam, Donald Trump. Był u nas 20 lat temu, powstał i pierwsi odkryliśmy tę Amerykę. Trump to już jest jakby epigon, można powiedzieć. My już strawiliśmy Żyrinowskiego i nie budzi takich silnych emocji u nas i głosowanie na niego będzie też istotne, ale on jak zwykle będzie trzeci. Czyli Ziuganow i Żyrinowski to jest podstawa systemu, to są filary systemu, na których trzyma się ten system. Ja nawet nie wiem, co będzie, jeżeli Żyrinowski i Ziuganow wyjdą na emeryturę, a oni już niedługo wyjdą na emeryturę i te wybory jakoś tam przejdą, pozwolą ten system, żeby jakoś przetrwał, ale potem trzeba będzie jakoś zmieniać ten system, model ten partyjny. Dlatego ta scenografia ze starymi aktorami i nowymi sztuczkami będzie dość duży, będzie miał sukces. Zostaną się stare przyzwyczajenia w parlamencie. Mało prawdopodobne, że powstanie piąta jakaś partia, partia Jawlińskiego, partia Jabłko. Dość smutne to jest. System zostanie przetestowany, system będzie gotowy do tego, żeby ruszyć w kierunku wyborów prezydenckich. Będzie gotowy do tego, żeby zachować władzę Putina. System parlamentarny w 2016 roku musi być zmobilizowany do tego, żeby zachować władzę Putina w 2018 roku. Czyli ten takie zadanie przejściowe będzie rozwiązane. Nie ma nic do powiedzenia, a partie polityczne mają charakter fasadowy. Tyle uwagi elity przywiązują do wyborów. To jest chyba niezwykle ciekawe pytanie. Znaczy, moim zdaniem wynika to z faktu, że wybory są pewnym takim najsłabszym ogniwem w systemach autokratycznych, które mogą generować niezadowolenie społeczne. I wybory, również wybory parlamentarne, pewnie w mniejszym stopniu oczywiście niż prezydenckie, są przez elitę rządzącą traktowane w kategoriach zagrożenia. Nie dlatego zagrożenia, że nie da się dosypać głosów, jakby trzeba było dosypać głosy, bo to dosypanie głosów nie jest najmniejszym kłopotem. Zresztą jak się wystarczająco dobrze utworzy listy wyborcze, o czym zaraz, to i dosypywać głosów nie trzeba specjalnie. Ale dlatego, że każde wybory
to jest, one generują pewną nieprzewidywalność w wymiarze społecznym. Spójrzmy na bratską Ukrainę, gdzie przy okazji jakby rewolucja pomarańczowa wybuchła przy okazji wyborów i moim zdaniem to jest bardzo, 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 bardzo głęboko zakorzenione w myśleniu elit o tym, że wybory to jest zagrożenie. Andrzej mówił o stołówce, gdzie są cztery takie same potrawy. Ja bym dodał jeszcze jeden bardzo ważny element. Jedyna Rosja jest najsmaczniejszą z potraw. To znaczy tak jest sformułowany, tak jest stworzony system partyjny rosyjski, że partia władzy jest partią najbardziej liberalną, normalną, no, pro jakąś taką zachodnią, jeżeli chodzi, znaczy to jest to, czego rozpoczęliśmy nasze spotkanie, znaczy brak jakiejkolwiek alternatywy, jeżeli alternatywą są komuniści, którzy bez względu na to, co mówią, no mają logo, które odrzuca znaczną część elektoratu. Jeżeli jest Żyrynowski, no którego jednak nie nazwałbym Donaldem Trumpem w tym sensie, że nad Żyrynowskim zawsze jest taki kukławot, jest ktoś, kto sznurki w sposób dość przewidywalny zresztą pociąga, prawda? Jeżeli są jeszcze różni przedstawiciele establishmentu, którzy wypowiadają się w sposób skrajnie, no groteskowy bardzo często wręcz, prawda? No to jest ważny element, dlatego specjalnie nie wierzę w zaistnienie w rosyjskiej dumie jakichkolwiek partii bardziej normalnych niż partia władzy. To jest bardzo istotny element systemu partyjnego. Dekomunizacja Rosji, znaczy tak naprawdę możemy się spierać, w jakim stopniu dekomunizacja została przeprowadzona i czy nostalgia za Związkiem Sowieckim, a brak nostalgii za komunizmem to jest przejaw braku dekomunizacji. Moim zdaniem dekomunizacja jest procesem dużo głębszym. To nie jest tylko i wyłącznie zburzenie kilku tysięcy pomników Lenina, to jest pewne myślenie, jakby myślenie w kategoriach indywidualizmu, kwestii wartości. W przypadku Rosji również pewnej deimperializacji, która Rosję wcześniej czy później czeka, której proces pewnie będzie przyspieszony na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej, tak jak i deimperializacja Francji przy wszystkich słabościach, wszelkich analogii. Deimperializacji Francji służyła wojna francusko-algierska, prawda? Natomiast pytanie w takim wymiarze bardzo codziennym. No, mam wrażenie, że kult Stalina w dzisiejszej Rosji jest dużo większy niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 25 lat. Więc mamy destalinizację, już nie mówiąc o komunizacji, czy restalinizację w tym wymiarze rzecz jasna, bardzo instrumentalnym, ale jednak dość symbolicznym. Proszę o następne pytania tutaj z prawej strony sali. To może po prostu teraz rzeczywiście zbierzemy. Tu. Łukasz Adamski. Ja się odniosę do kwestii sankcji, celów sankcji, o których panowie na początku mówili. Znaczy oprócz tych dwóch głównych celów, czyli powstrzymania agresji na Ukrainę poprzez podniesienie kosztów politycznych i gospodarczych dla Putina i konsolidacji Zachodu. Ja bym dodał trzeci, to znaczy chęć stygmatyzacji osób odpowiedzialnych za naruszanie prawa międzynarodowego i tak naprawdę potraktowanie, wskazanie wszem i wobec, że tego rodzaju zachowanie sprawia, że osoby, które to czynią, stają się pariasami do pewnego stopnia, czyli po rosyjsku izgojem, i ich zachowanie nie jest normalne. I z obserwacji, które ja czynię, wynika, że jest ta stygmatyzacja boli, psychologicznie ona wpływa. Pytanie, jeśli panowie się ze mną zgadzają z tą diagnozą, jak społeczeństwo rosyjskie odbiera właśnie stygmatyzację? Czy tak samo boleśnie jak elity, czy nie? I druga kwestia, bardzo krótko. Wojna rosyjsko-ukraińska też sprawiła, że każdy z Ukraińców i każdy z Rosjan symbolicznie musiał dokonać pewnego wyboru. Na Ukrainie oczywiście to był wybór, kim jest Rosja, czym jest Rosja, czy to jest jakaś z Ukrainą wspólna, jedna wspólnota, czy też
główny inny, czy też nawet wróg ukraińskiej państwowości, tożsamości i historii. Natomiast jaką polaryzację to wywołało w Rosji? Czy to jest polaryzacja na... Moje pytanie brzmi, czy ta polaryzacja polega na tym, że każdy z Rosjan, z obywatelów Rosji musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co oznacza i co powinna oznaczać moja lojalność wobec państwa rosyjskiego, wobec władz i tak jak władze realizują interes narodowy. Czy to jest coś nadrzędnego, czy też nie? Znaczy, więc drugie pytanie byłoby o to, jaką polaryzację wewnątrz samej Rosji wywołała wojna z Ukrainą. Oprócz oczywiście samego stosunku do Ukrainy. Janusz Onyszkiewicz, ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie, mianowicie kilka lat temu była fala demonstracji, to wielkich demonstracji w Moskwie. Pamiętam rozmaite dyskusje, które wtedy były prowadzone w Warszawie, w których to dyskusjach padała bardzo często taka teza, że Rosja już nigdy nie będzie inna. Otóż co się z tym wszystkim stało? Drugie pytanie jest następujące, mianowicie Putin to jest ktoś, kto musi dostarczać, jeżeli nie ma chleba, to dostarczać igrzysk, że to tak strywializuje. Otóż Putin zrobił Krym, zrobił Donbas, teraz zrobił Syrię. Co on zrobić może dalej, żeby być kimś takim, kto musi jechać na rowerze, bo jak nie będzie jechał, to spadnie. I trzecia rzecz, mianowicie do jakiego stopnia tutaj funkcjonuje w takiej propagandzie rosyjskiej taki oto czasami widoczny bardzo pogląd, że misją dziejową Rosji jest przeciwstawienie się Stanom Zjednoczonym w ich intencjach do hegemonii światowej. I w związku z tym to jest nie tylko jakby misja Rosji, ale to jest coś, czego świat od Rosji oczekuje i po to zresztą Rosja buduje całą konstelację eurazjatycką na zasadach całkiem innej cywilizacji niż cywilizacja zachodnia. Jak to funkcjonuje, tak powiem, w propagandzie rosyjskiej? To może najpierw panowie odpowiedzą na te pytania. Prosiłbym troszkę krócej, bo zostało nam 10 minut. Od czego tutaj zacząć? Pytanie bardzo ważne o tym, dlaczego ten cały protest w 2011 roku zakończył się, ale dokładnie dlaczego teraz nie jest powtarzany taki protest. To był protest sprowokowany roszadą naszych liderów, sprowokowany nieuczciwymi wyborami. Protest klas miejskich, protest, który w rzeczywistości w postsowieckiej historii był bez precedensu. W rzeczywistości stało się w ten sposób, że ten protest po pierwsze nie osiągnął swojego celu, władza nie zmieniła się, a tak naprawdę chodziło o zmianę władzy i ci, co brali udział, byli przekonani, że Putin jest w szoku i Putin odejdzie i protestować jak w 11 i 12 roku, tak jak po tej sprawie Bołotnaja i po wydarzeniach po 12 roku protestować stało się po prostu niebezpiecznym. Poza tym przyłączenie Krymu rozbiło te na demokrację, na zachód orientowane grupy. Wielu postanowiło, że będą popierali Putina, dlatego że on przyłączył Krym. I to wśród ludzi, którzy mają mózg liberalny. Ten podział nastąpił. No tak trudno ocenić, ale gdzieś 1/4, 1/3 osób, która ma poglądy demokratyczne, przebaczyło Putinowi. Przebaczyło wszystko za Krym. Dokąd Putin pójdzie dalej? Po Donbasie, Syrii, Krymie i Turcji. Teraz te zewnętrzne wojny moim zdaniem się zakończyły z punktu widzenia geograficznego, gdzie można z sukcesem realizować wojskowe, informacyjne, informatyczne i handlowe wojny. Teraz jest dobry moment, żeby przełączyć się z zewnętrznych na wewnętrzne wojny. To są wybory parlamentarne. Można
walczyć z piątą kolumną, można walczyć z wewnętrznym niebezpieczeństwem. W rzeczywistości jest to ta sama taktyka sprzedaży zagrożeń dla narodu, a naród kupuje to i wierzy swojemu liderowi. I na razie źródłem tych zagrożeń będzie piąta kolumna, zdrajcy narodowi, Nawalny, Kasjanow i tak dalej, i tak dalej. A tam dalej zobaczymy, kto nam jeszcze będzie zagrażał. To, że sprzedawać zagrożenia trzeba, ponieważ nie ma żadnych osiągnięć gospodarczych, no to jest oczywistym. Nie ma gdzie się podziać. Jeżeli chodzi o inna cywilizacja, Rosja, tak, to jest bardzo ważna ideologema. Tak, rzeczywiście jest wykorzystywana dość dużym sukcesem. My jesteśmy inni. I dlatego gotowi jesteśmy budować swoje stosunki z Zachodem wyjątkowo na równych prawach albo na naszych własnych warunkach, tak jak było w Syrii. Nie jesteśmy przygotowani wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi jakby współdziałać w Syrii, ale możemy tylko na naszych warunkach, nie na waszych, i ponieważ jesteśmy silni, równi wam i tak dalej, i tak dalej. No może w ten sposób. Ja też bym zaczął na pytania o Bołotną Sacharowa 2011-2012 roku. Po pierwsze to nam po raz kolejny przypomina, jak nieprzewidywalne są rewolucje. To znaczy, jeżeli można byłoby przewidzieć jakąkolwiek rewolucję, to zapewne do żadnej z nich nigdy by nie doszło, bo każda z władz podjęłaby działania o charakterze zaradczym. To, co było niezwykle charakterystyczne dla protestów 2011-2012 roku, że to były protesty tak naprawdę beneficjentów systemu putinowskiego. To były protesty przedstawicieli klasy średniej w wielkim ośrodku miejskim, jakim jest Moskwa, w tej wyspie względnego, nawet niekoniecznie względnego, ale jednak wręcz dobrobytu w skali rosyjskiej, ludzi, którym nie brakowało pieniędzy, jak to się mówi, do pierwszego, ale ludzi, którzy już zdążyli zarobić, którzy już na poziomie bytowym zaczęli funkcjonować lepiej i zaczęły im przeszkadzać te wszelkie ograniczenia modelu putinowskiego, czyli kontrola systemu nad jednostką w postaci korupcji, w postaci biurokracji, w postaci nieliczenia się z obywatelem, znaczy również w tej sferze symbolicznej, bo przecież zapalnikiem do protestów 2011-2010 roku było coś, zdawałoby się, nieważnego, nieistotnego, jakim była roszada między Miedwiediewem a Putinem, niewiele zmieniająca w systemie politycznym, systemie władzy. Pytanie jest kluczowe. Oczywiście ci ludzie są nadal sfrustrowani, ale paradoksalnie kryzys gospodarczy zmniejsza poziom ich frustracji. Dlatego, że dzisiaj znowu, znaczy to, co się wydawało w roku 2011-2012, dane raz na zawsze, czyli wzrost gospodarczy, prosperity, poziom pensji w Moskwie wyraźnie wyższy od poziomu pensji w Warszawie, dzisiaj jest znowu zachwiane na skutek kryzysu gospodarczego. Więc ci ludzie, którzy w 2011 roku wychodzili, mieli paliwo, aby jakby, prawda, wychodzili na ulicę protestując przeciwko braku, tym wszelkim ograniczeniom tej korupcji, biurokracji, tym wszystkim elementom państwa niewydolnego, dzisiaj w coraz większym stopniu myślą o osobistej strategii przetrwania, związania końca z końcem w rezultacie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Pytanie jest inne. Pytanie jest, czy możemy kiedyś zobaczyć w Rosji powtórkę z 2011-2012 roku, ale nie w Moskwie, nie wśród rosyjskiej klasy średniej, ale ze strony klasy robotniczej, monomiast, ludzi, którzy ledwo wiążą koniec końców. Czy możliwy w Rosji jest
bunt nie inteligencki, ale bunt typowo bytowy. To jest pytanie, na które nie czuję, nie mam do końca odpowiedzi. Być może trzymać się powinienem tej hipotezy, że rewolucji nie da się przewidzieć, dlatego i tego nie jestem w stanie przewidzieć. Odnoszę wrażenie, że bardzo duża uwaga rosyjskiej elity rządzącej, ciekawy jestem opinii Andrzeja na ten temat, gdyby ona, że ta uwaga jest skoncentrowana właśnie na unikaniu zagrożeń dla systemu ze strony tych warstw nieuprzywilejowanych, że jest świadomość, że jednak te 2 miliony klasy średniej moskiewskiej, czy 3, czy 4 nawet, to ją wcześniej czy później uda się kupić choćby tym telewizorem i Krymem. Pytanie dotyczące polaryzacji wewnątrz Rosji na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czy to jest w ogóle pytanie, które sobie Rosjanie zadają? Czy to nie jest pytanie nazbyt elitarystyczne? Czy to nie jest pytanie, które tak naprawdę dotyczy kilkuset, może kilku tysięcy naszych znajomych i przyjaciół mieszkających w Moskwie? To znaczy pytanie jest, w jakim stopniu wojna rosyjsko-ukraińska postrzegana jest przez rosyjskie społeczeństwo w wymiarach takich bardziej etycznych, prawda? Moim zdaniem niekoniecznie. Znaczy jakby to, że wojna rosyjsko-ukraińska została skoncentrowana, została obudowana propagandowo kwestią krymską, gdzie łatwo sobie zracjonalizować, gdzie łatwo zbudować argumentację o rosyjskości bezsprzecznej w wymiarze takim społeczno-mentalnościowym, o rosyjskości Krymu. Moim zdaniem to był świetny krok psychologiczny, który pozwolił jakoś zredukować, przepraszam za słowo, kaca związanego z wojną z bratskim narodem. Amerykanie, o Amerykanach to już mówiłem, prawda? Konsolidacja rosyjskiego społeczeństwa w wymiarze zewnętrznym, bez względu czy walczymy przeciwko Ukrainie, czy przeciwko Syrii, czy przeciwko komukolwiek innemu, tak naprawdę jest wojną proxy, wojną zastępczą ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to buduje pozycję Rosji na świecie? Oczywiście są państwa, które są gotowe instrumentalnie swój wagonik podczepić, znaczy może nawet nie tyle podczepić, znaczy, nie, może nie pod, znaczy wykorzystać to, że Rosja jest troublemakerem dla ładu międzynarodowego. No, takim krajem oczywiście są Chiny, ale to jest państwo, które z jednej strony wykorzystuje to, ale z drugiej strony ma na tyle mądrości strategicznej, aby nie żerować rosyjskich działań, aby nie płacić rachunku, który przychodzi za to zapłacić. Gdzie dalej pójdzie Putin? Jakie paliwo? Zgadzam się z Andrzejem, że można, że to nie jest tak, że te różne paliwa wykorzystywane na przestrzeni ostatnich 2 lat, one się kompletnie wyczerpały. Do tego można wracać, to można generować. Znaczy nie, to nie jest tak, że trzeba wszczynać kolejną wojnę, żeby w telewizji pokazać zwycięską rosyjską armię, która przywraca supermocarstwowy status Federacji Rosyjskiej. Tutaj można grać powielokroć, zresztą rzeczami tak naprawdę błahymi, no bo przecież konflikt z Turcją, on jest istotny w tym wymiarze rzeczywiście tego, że trudno supermocarstwu, jak Rosja Putina się przedstawia, przełknąć takie upokorzenie ze strony przyjaciela, prawda, ten nóż w plecy, ale przecież widać było, że bardzo instrumentalnie w pewnym momencie te napięcia z Turcją, one były generowane, one były eskalowane. Gdyby było zapotrzebowanie na wyciszenie, absolutnie spokojnie machina propagandowa Kremla wyciszyłaby konflikt z Turcją, przyjęłaby jakieś tam stanowisko bardziej zniuansowane. Niestety, jeszcze tylko pan Andrzej i później będziemy już kończyć.
Jan, jeszcze takie dopełnienie niewielkie do tego, gdzie jeszcze będziemy wojowali. No, zapomniałem, że jeszcze prowadzimy wojny na boiskach sportowych. No tak, tak, tak. I na boiskach, no sztuką tego nie nazwiesz oczywiście. Jeżeli chodzi o coś w stylu disco polo. Ważne jest, żeby zwyciężyć. Ważne jest jeszcze oczywiście wojna związana z Beltonium. Oczywiście, no, okazuje się, że cały sport rosyjski używał tego Beltonium i tutaj znowuż walczymy. My powinniśmy byli zwyciężyć w Mistrzostwach Świata w hokeju, tym bardziej, że Putin interesuje się. No, Putin, zajęliśmy trzecie miejsce, ale Putin przyjechał na mecz Kanada-Finlandia w finał i jako taki szczodry człowiek nawet objął kapitana drużyny kanadyjskiej, ale ten jak nie starał się, musiał jednak obejmować się z dyktatorem rosyjskim. Jeżeli chodzi o polaryzację społeczeństwa związanego z Ukrainą, oczywiście jest to i ma to mieć, oczywiście antyputinowska mniejszość jest bardzo niewielka, ale to nie znaczy, że tego nie istnieje. To oczywiście naród jest podzielony i ta sama większość zgodnie z naszymi tymi focus grupami, co prowadziliśmy w stosunku do wojny, blokuje pewne pytania. Czy były ofiary naszych żołnierzy? Nie wiem. Czy byli tam zawodowi żołnierze? No i może nawet i byli, ale to są ryzyka zawodowe. Putin powiedział, że Rosja była gotowa użyć broni jądrowej. Nie mówił czegoś takiego. Putin, odpowiadają respondenci grup, focus group. Jakby on nie mówił. Nie, my nie słyszeliśmy. No, to był żart. On ma poczucie humoru. Blokują się takie trudne pytania, taka refleksja. No i dalej to już wiadomo. Bo za te 5 minut w radiu już chyba bym został dawno zwolniony, ale niestety moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom i dziękuję Państwu za udział w debacie.